generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, Stratek pisarz, inżynier wojskowy, działacz polskiej emigracji, weteran wojen napoleońskich, wiosny ludów, powstania na Węgrzech. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej. O kim mowa? O Józefie Bemie, bohaterze narodowym Polski i Węgier. Mimo że na lekcjach historii mówi się o nim bardzo mało, nie oznacza to, że jest to postać nudna. Przecież jest kompletnie inaczej. Urodził się 14 marca 1794 roku w Tarnowie. Nie rozwódźmy się jednak nad dzieciństwem i więzami rodzinnymi, a przejdźmy do tego, jak zaczęła się jego historia z wojskiem. Mianowicie w wieku 15 lat rodzice umieścili go w korpusie kadetów artylerii i inżynierii. Dzięki nauce języków oraz licznym podróżom stał się poliglotą. Od zawsze zainteresowany był artylerią, dla której, można powiedzieć, poświęcił całą swoją karierę wojskową. W wieku 18 lat wziął udział w wojnach napoleońskich, a dokładnie w inwazji na Rosję. Brał również udział w obronie Gdańska, za co został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii. Jeden z dowódców francuskich stwierdził, jeśli ten chłopiec nie skręci za młodu Karku, to z pewnością zajdzie wysoko. Po klęce Napoleona, jako inżynier wojskowy w arsenale królewskim w Warszawie rozpoczął badania nad pirotechniką wojskową oraz co ciekawe bronią rakietową. Jednak w 1822 roku został aresztowany i wydalony między innymi za podejrzenie bycia członkiem wolnomularstwa narodowego. Oraz kilku innych przewinień. Jednak już w 1823 roku powrócił do służby. W tym czasie zabił w pojedynku nieznanego przeciwnika, sam otrzymując ciężki postrzał w udo, przez co kulał już do końca życia. 23 grudnia 1824 roku został przeniesiony do cywila za niedbalstwo w służbie. 29 stycznia 1826 roku został ostatecznie zdymisjonowany, formalnie ze względu na słaby stan zdrowia. Jednak ani trochę nie miało to zakończyć jego kariery wojskowej, wręcz przeciwnie, bo już wkrótce miał wybuchnąć romantyczny zryw, jakim było powstanie listopadowe. Był 10 marzec 1831 roku. Kiedy Bem przybył do Warszawy. Objął on dowództwo czwartej Baterii Lekkokonnej w sile 12 armat i 291 żołnierzy w brygadzie artylerii lekkokonnej. A już miesiąc później, bo 10 kwietnia, miał miejsce wielki sukces Polaków bitwa pod Domanicami. Wyróżniał się odwagą oraz opanowaniem, dzięki czemu udało mu się wygrać bitwę. Pod iganiami brał udział w obronie Warszawy, która to była ostatnią bitwą powstania. Następnie wycofał się do Prus. Udał się na emigrację. 21 sierpnia 1848 roku Bem na krótko przyjechał do Lwowa, gdzie dotarła do niego wieść o rozszerzającej się rewolucji w Austro-Węgrzech. Przybył więc do Wiednia aby po raz kolejny walczyć. Przeżył zarówno ciężkie zranienie odłamkiem kartacza, jak i nieudany zamach na jego życie w Budapeszcie, czyli po prostu miał farta. Następnie brał jeszcze udział w powstaniu na Węgrzech, gdzie zdobył dowództwo nad wojskami węgierskimi, w których znajdował się nawet czołowy węgierski poeta epoki romantyzmu, Sándor Petufi. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich, Bem zostaje mianowany naczelnym wodzem węgierskiej armii. Podczas bitwy pod Temeszferem zostaje ranny, niedługo po rozpoczęciu walk. Później rewolucja upada. A jak to się stało, że dotarł aż do Turcji? Gdy nieudany zryw na Węgrzech dobiega już końca, Bem wraz z resztkami powstańców przekracza granicę turecką ale i te wydarzenia nie zakończyły kariery naszego wojaka oj nie przeszedł nawet na islam i przyjął imię Murat pasza aby wst